Cześć, witajcie. Jest godzina 18:30. Jak widzicie, jest wspaniale. Dymek leci, jest chłodno. Ja idę na spotkanie właśnie grupy Gotujemy na Islandii. Zobaczymy, kto przyjdzie, ile osób przyjdzie. Kobieta umalowana, nie, jak to było? Kobieta nie taka straszna, gdy umalowana. Dziś wyglądam lepiej, jak widać. Cóż, nie będę straszyć ludzi. Powiem wam, że przez to, że się nie maluję i nie ubieram, to jakoś dziwnie się czuję. No, ale to przez to, że właśnie za dużo w domu się siedzi. Także czuję się wspaniale, pozytywna energia jest z kosmosu. Ptaszki śpiewają. No, nie słychać, ale ptaszki śpiewają. Także jest, o, bardzo, bardzo ładny dzień. Właściwie wieczór. No, jedziemy i słuchajcie, mam tutaj właśnie dwa pytania, na które chcę odpowiedzieć. Chcę również podziękować wam za komentarze, bardzo pozytywne, super komentarze pod ostatnim filmikiem. Szczególnie chciałam podziękować tobie, Roxana, ponieważ ty zawsze we mnie wierzysz, ty zawsze właśnie mi fajnie napiszesz, no tak od siebie i po prostu jest to bardzo, bardzo miłe to, co napisałaś, także bardzo dziękuję za ten komentarz. A dla Marcina mam właśnie odpowiedzi na pytania, które ostatnio zapomniałam. Więc dwa pytania zadał Marcin i są to pytania, czy jest smog w Reykjaviku? To jest pierwsze pytanie, a drugie, przepraszam. Ja wzięłam nie tą kartkę. Dobra jestem. No właśnie, widzicie roztrzepanie. No ale pytania teraz pamiętam, bo przeczytałam jeszcze raz. Pytanie było jedno. Właśnie, jakie było pytanie. Dobra jestem. Aha, czy są kupy po psach w Reykjaviku? Więc powiem tak, jest obowiązek zbierania tych kup. Raczej czegoś takiego nie ma. No zdarzy się, że ktoś gdzieś tam porzuci tę kupę, nie zbierze jej. Ogólnie można za kupę dostać mandat. Na ogół wszyscy zbierają kupy, bo tu jest tak, że pozwolenie na psa można mieć w bloku po tym, jak 2/3 ludzi w bloku zgłosi, że znaczy zgłosi, przyzwoli komuś na posiadanie psa i jeżeli się ktoś tam, ileś osób nie zgodzi, nie możemy mieć psa w bloku islandzkim. I na ogół jest tak, że po prostu właściciele psów dbają o to, żeby nikt nie skarżył się, żeby się nie okazało, że zrobią znowu zebranie w bloku i się okaże, że nie może pies mieszkać, dajmy na to. Także wiecie, po prostu za każdym razem, kiedy przychodzi nowy pies do bloku, to trzeba się wszystkich pytać, czy można mieć psa. Trzeba chodzić z taką specjalną listą. Lokatorzy muszą się podpisać i albo mamy psa, albo nie. Ja kiedyś chciałam kupić mieszkanie i wam powiem, to był duży błąd, że ja go nie kupiłam, bo bym dzisiaj zarobiła sobie całkiem dużą kasę na tym mieszkaniu. No ale to był taki czas, że człowiek inaczej myślał. W każdym razie nie kupiłam tego mieszkania, ponieważ nie można było talerza do satelity sobie zamontować, na dachu nawet. I no dzisiaj zobaczcie, gdybym po prostu wtedy kupiła to mieszkanie po naprawdę okazyjnej cenie, to dzisiaj raczej się już talerzy nie używa. Dużo ludzi ogląda telewizję przez internet, także no niestety mogę sobie pluć. A z drugiej strony, co ja wiem, co by było, gdyby i zastanawiać się. Miałam kiedyś jedno mieszkanie, sprzedałam, znaczy nie sprzedałam, tylko go się pozbyłam, że tak powiem, też się go wyzbyłam, bo to był kryzys i stwierdziłam, go nie będę mieć i tyle, nie mogłam go sprzedać, więc tu przestałam płacić, zabrali mi je, zlicytowali. Później miałam stertę długów do oddawania. Także wyglądają tak kryzysy na Islandii, więc jeżeli teraz przyjdzie jakiś kryzys, to znowu będzie fala ludzi, która potraci mieszkania, samochody, wszystko potracą, a inny zyska. No niestety, takie jest prawo dżungli. I jeszcze jedno pytanie było o tym, jacy Islandczycy są, w sensie właśnie takim, no właśnie nie wiem w jakim sensie, bo nie pamiętam, ale czy są niemili, tak? Czy są niemili? To chyba było takie pytanie. Ja powiem tak, każdy naród ma swoje i każdy człowiek też ma swoje i nie można patrzeć, czy Islandczycy są tacy, czy tacy, bo my Polacy też jesteśmy tacy, czy tacy, każdy jest inny i my Polacy też jesteśmy i wredni, i bardzo dobrzy,
i pomagamy, i nie pomagamy. I to samo tutaj jest, jeśli chodzi o Islandczyków. Na pewno są bardziej takim radosnym narodem, takim optymistycznym narodem, jeżeli by tak porównać do Polaków. My jesteśmy bardziej negatywni i ja myślę, to jest taka najbardziej cecha różniąca nas i Islandczyków. Islandczycy też są cichszym narodem, nie drą się tak, jak my się drzemy na ulicach, czy tam ej, ty. Islandczycy się też drą, ale wiecie, to jest w inny sposób, ponieważ my Polacy bardzo głośno mówimy i nas jakoś inaczej słychać. Oni są cichsi jednak i no i to jest właśnie to. Islandczyk taki statystyczny z kolei nie jest taki awanturniczy jak ten nasz statystyczny Polak, który zaraz tu, tego, już on idzie, już wstaje, już podrywa się. Islandczyk tego raczej nie ma, raczej to by olał, gdyby coś tam się działo. Tak. Słuchajcie, ja jadę, jest naprawdę tak piękna pogoda, jest tak piękna energia, pozytywna energia, która jest tak wyczuwalna w tej chwili, że kolory się pozmieniały i powiem Wam, że po prostu dla mnie w tej chwili to jest tak, jakby normalnie lato miało się zrobić za parę dni. A właśnie lato. Ciekawa rzecz, że lato na Islandii już się robi w kwietniu, koło 20 plus minus mamy lato. Dzień dobry, mamy kalendarzowe lato i bardzo często tak jest, że jest zima, 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 pada śnieg, przychodzi dzień, pierwszy dzień lata. Przeważnie on jest chłodny, ale też są takie ładne te dni i Wam powiem, że w tym momencie pyk i jakby ktoś zapalił na przykład światło, włącza się lato na Islandii. Jest to śmieszne, jest to bardzo śmieszne. Ja w tym roku w lato planuję podróżowanie. Będę chciała właśnie nagrywać vlogi moje z różnych dziwnych miejsc na Islandii. I w związku z tym teraz jestem przed zakupem namiotu, śpiworu, wszystkiego, co potrzebne mi będzie do właśnie podróżowania mojego. Muszę kupić specjalne sprzęty, które nie są, ale dziura, które nie są, że tak powiem, ze zwykłego sklepu, bo są niewodoodporne, są zimne, nie są dostosowane. Ja potrzebuję coś, co będzie dostosowane z moim reumatyzmem i tak dalej, więc ja muszę mieć zabezpieczenie, że ja nie zmarznę, że jeżeli będzie padał deszcz, mnie nie zamoczy. I ja potrzebuję kupić specjalny namiot, który kosztuje dość sporo, ale on ma 6000 mm szczelność. Taki zwykły namiot, zwykły gdzieś tam w sklepie typu Jusk albo gdziekolwiek kupując, to te namioty mają około 2000 mm, także wiecie, jeżeli by nas podlało, a tak może być wiatr, no to jednak ja nie będę ryzykować, będąc na przykład gdzieś w górach, idąc ileś kilometrów do miejsca przystanku, że ja się obudzę cała w wodzie zalana. Potrzebuję też kupić plecak, buty, skarpety, menażki. Kochani, potrzebuję kupić wszystko, nie mam nic. Kiedyś miałam całkiem fajne sprzęty, ale niestety podejmując decyzję wyjazdu do Kanady, ja się pozbyłam tych sprzętów, sprzedałam je. No wiadomo, już było to 10 lat temu, właśnie równo 10 lat temu ja byłam, słuchajcie, w Kanadzie i Wam powiem, Kanada jest pięknym krajem, aczkolwiek miodu dla mnie tam nie było, nie podobało mi się do końca życie. Dużo ludzi sobie chwali i bardzo dobrze. Ja sobie chwalę życie tutaj, gdzie jestem. A tak naprawdę to nikt nie powinien wyjeżdżać z miejsca, w którym się urodził, ponieważ wyjeżdżanie z miejsca, w którym się urodziliśmy, no niestety całe życie mamy konflikt, czy jesteśmy na przykład z Islandii, czy z Polski, czy z Kanady, czy z Polski. Powiem Wam, wygląda to właśnie w ten sposób, że całe życie mamy konflikt sami ze sobą, ponieważ nie wiemy, dokąd przynależymy. Ja nie wiem, co ja robię, próbuję zaparkować i nie wiem, gdzie, ani jak, ani co. Sobie tutaj krążę, muszę coś znaleźć. Tak, ja jestem już na miejscu. Ale jeszcze chwilę mam. I właśnie, no. Chciałam powiedzieć, że właśnie plan jest taki, że z moim bratem sobie pojeździmy, także chcę właśnie kupić namioty. Szczęście się do mnie uśmiechnęło, także mam w tej chwili właśnie, żeby móc to kupić,
Jestem bardzo, bardzo zadowolona, naprawdę przezadowolona, bo ja właśnie myślałam w ostatnich paru dniach, żeby zrobić zbiórkę czy po prostu cokolwiek i po prostu chciałam prosić ludzi, żeby mi pomogli po prostu zebrać na ten sprzęt. Sprzęt będzie trochę kosztował, prawda? No. A później to już właśnie, może w maju, w pierwsze takie, wiecie, w maju może być ryzykownie na Islandii jeszcze pod namiot jechać, bo to są jeszcze śniegi, jeszcze jest zimno, ale czerwiec, ja myślę, że będzie fajnie w czerwcu. I tak, i zdecydowanie w tym roku trzeba zwiedzać Islandię. Trzeba pojechać na różne ciekawe miejsca i zobaczyć fiordy. I wtedy ja będę mogła Wam pokazać i fiordy, i właśnie jak fiordy wyglądają z góry. Mam nadzieję, że wejdę pod tę górę, ale no właśnie tego będzie mi potrzebny jeszcze specjalny plecak, który jest wodoodporny oczywiście i jest montowany tutaj na biodrach, także po prostu jak sobie tam załaduję trochę moich rzeczy, to no po prostu nie będzie mnie ciągnęło do tyłu, albo nie będę się z nim garbić, po prostu będzie odpowiednio przymocowany. Ci, co wiedzą, to wiecie, o co chodzi. Także jestem podekscytowana, naprawdę. Jestem tak zadowolona, że po prostu jest super, super, super jest. I tak, ja idę na moje spotkanie. Z Wami się żegnam, później Wam powiem, jak było. Na pewno będzie fajnie. Mam nadzieję, że przyjdzie trochę ludzi i tak, to byłoby na tyle. Subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek i lajka dawajcie do góry. No, trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.